na dwóch poziomach. Lokal, tak jak widzisz, jest elegancki, przygotowany do wynajmu. Tak naprawdę można od razu prowadzić w nim swoją działalność gospodarczą. Zapraszam, pójdź z nami dalej. Tu mamy pomieszczenie kuchenne. Tutaj gdybyśmy chcieli stworzyć gastronomię, idealne miejsce pod kuchnię, pod zagospodarowanie, mamy pomieszczenie gospodarcze. Wejdź dalej, proszę, zobacz sama. Pomieszczenie gospodarcze, czyli na wszystkie te rzeczy, które nam są potrzebne przy prowadzeniu gastronomii. Proszę, może pójdźmy dalej. Jeżeli zechcesz, proszę, pójdź za mną. Idealnym rozwiązaniem są schody, które są wygodne, komfortowe, także można nimi elegancko przemieszczać się w górę. No może to śmiesznie powiedziałem, jednakże sama zobacz, czy komfortowo jest pójść w górę tymi schodami. Uważam, że tak, nie za strome, nie za płaskie. Proszę, przejdźmy w tę stronę. Tutaj idziemy teraz w kierunku celowo, proszę pójść za mną, w kierunku pomieszczeń socjalnych. I pójdziemy, bo nie o to chodzi, żebym pokazywał Tobie pomieszczenia socjalne, tylko jakby gdzie one się znajdują. Tam też mamy pomieszczenia socjalne. Proszę, spójrzmy teraz dalej tutaj. Tu mamy open, tu możemy zrobić z tego pomieszczenia open space, tak? Te wszystkie ściany, oprócz kółku konstrukcyjnych, one są demontowane. Możemy zrobić jedną przestrzeń, jeżeli byśmy tak potrzebowali. Zapraszam Cię dalej. Wejdź do pomieszczenia, które obecnie jest osobnym, jednakże tak jak mówię, możemy je zrobić jako jeden duży open space. I to jest najciekawsze pomieszczenie, nie za dużo tu znajdowało się biuro w tej części, tylko co mamy? Tu mamy witrynę na ulicę. Zwróć uwagę, w bezpośrednim sąsiedztwie z ulicą Fierdorfa. Idealnie, jeżeli potrzebujesz być widoczny, potrzebujesz swoją działalność propagować na zewnątrz, idealne rozwiązanie. Chciałbym jeszcze, żebyśmy zeszli na dół, jeżeli pozwolisz, żebyśmy zobaczyli lokal i pokażesz lokal od dołu. Zapraszam Cię jeszcze raz na dół. No to pomieszczenie idealne pod każdą działalność, pod prowadzeniem każdej działalności, czy to będzie gastronomia, czy będzie biuro, czy masz inny pomysł na swoją działalność, może nawet jakiś salon motorowy. Proszę, te idealne pomieszczenie do tego służy. Rozbudowa, na której byliśmy już, miałeś okazję widzieć. Spójrzmy teraz, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to otoczenie. Tu jest tysiące mieszkań, tu jest tysiące mieszkańców. Okoliczni sąsiedzi, to jest restauracja włoska, restauracja chińska, restauracja grecka, salon rowerowy, idealne. Proszę, pokaż tą przestrzeń na zewnątrz, którą mamy za oknem. Pamiętaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy, którą chciałbym powiedzieć. Moje nazwisko Norbert Froń, czekam na Twój telefon. Proszę, zadzwoń do mnie 690 909 709.